ode mnie, macie, jeszcze i wszystko będzie dobrze, zobaczycie. Ja też pamiętacie, jak byłem, miałem dupościsk, nerwy mi puszczały, ale tak w życiu jest. Nigdy nie być tak super cały czas. Zawsze będzie tak, tak, tak. Zawsze będzie tak, tak, tak. Dobra, teraz wszystko to, co było, to nie ma. Teraz jedziemy dalej. Lecimy dalej z kolei. Dalej. W każdym razie pamiętajcie, że jutro dziewczyny najpiękniejsze na świecie. Faceci z jajami. Co robimy wiosną? Chyba lepiej nie nagrywa. To... Dobra, jest ok. Dobra. Wiemy, dobra. Co mamy robić. Dobra. Już tu sobie dobierz ludzi, ponieważ ciebie najbliżej znam, to dlatego sobie to mówię. Jak... Słuchajcie, ja wam powiem tak. W życiu mam zebrane. W życiu można robić nieprawdopodobne rzeczy, ale jak się w tym przyjemności nie znajdzie, to lepiej nie robić. Więc ja bym nie chciał wam odebrać tego, co to jest najważniejsze w tym wszystkim, żebyście mieli takie przyjemności na tej gminiadzie. Bo nacharowaliście się najwięcej z was wszystkich. Ja sobie zrobiłem 3 dni wolnego w szpitalu. Więc jestem wypoczęty teraz, jak mop, i cenię was, waszą robotę i teraz po prostu już to przyjemne i stres to będzie dobrze. Brawo. Musicie zachować siłę na jutro, bo jutro jest najważniejszy spektakl naszego miasta. Widzę, że ekipa została dosyć energii. Bo widzę, że ukradłeś strój w szpitalu, tak? Na razie nie nagrywaj. Właśnie jak nie nagrywasz, to nagrywam, bo to jest telewizja, która mówi prawdę. Nagą prawdę, nagą w glinie umaczaną. Potrzymam ci kulę. W tym roku otworzyliśmy jakby nową kartę gminiady. Powstało miasto. Miasto, czyli miejsce, z którym się wszyscy mogą tożsamiać. Miasto gliny, miasto glinoludów, miasto gliniady. No wystarczy spojrzeć po prostu na ludzi, którzy przyszli nas odwiedzić. Jest jeszcze wczesna pora. Jutro jest apogeum jakby naszej akcji, czyli gliniada. Na pewno będzie bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy się przyjadą umalować gliną. Więc same sukcesy na tej kanwie, tym bardziej, że łatwo nam nie było to wszystko samemu zorganizować i dziękujemy Panu Bogu, że się za nami wstawił, że tak to pięknie wyszło. Nagle w środku miasta plaża, biały piasek, cudownie. No właśnie, biała plaża, laski, dwie laski. Jak to z tą pogodą? Po niemiecku, po polsku? Nie, na piątek telefon na górę. Mam za proszę, dobra pogoda na Glinada. Ich habe gestern angerufen im Himmel oben, ich habe einen sehr guten Draht, ich bin auch Katholik und ich habe dem lieben Gott gebeten, schönes Wetter für Bogdan und seine Glinade zu machen. Und er hat mir versprochen, bis Montag sehr schönes, warmes Wetter für uns zu machen. Thank you.